ludzie powinni kontrolować siebie, nie bać się, być odważnym, no bo o to chodzi. To chodzi o swoje zdrowie, nie? No i to, że takie są akcje, to bardzo fajne. Pan jako pacjent uważa, że jest pacjentem świadomym tego, jakie są pana prawa, jako prawa pacjenta? Tak, tak, wiem. Tak, tylko jeszcze nie korzystałem, nie miałem powodu, żeby korzystać w pełni z moich praw, nawet tych negatywnych, nie? Jakieś tam reperkusji w stosunku do opieszałości, do czego wszystko przebiegało do tej pory, odpukać do tej pory dobrze. Myślę, że zwiększyła się świadomość naszych pacjentów, nas samych jako pacjenci, o prawach, jakie nam przysługują. Natomiast jak pokazują ostatnie wyniki badań, ankiety, niestety w dalszym ciągu bardzo dużo jeszcze o tych przysługujących nam prawach nie wiemy. Czasami prawa ulegają pewnym ograniczeniom ze względu na przykład na pandemię, gdzie był ograniczony kontakt z osobami bliskimi, bo nie było odwiedzin. Natomiast takim mankamentem, które prawa w pewien sposób nie możemy realizować dla pacjentów, pacjenci sami nie uzupełniają, to jest prawo do informacji. Pacjenci często nie upoważniają osób do informacji na swój temat, a jak wiemy, że prawo do informacji jest przede wszystkim prawem pacjenta. A co najczęściej trafia do pani książki skarg i wniosków ze strony pacjenta w ciągu roku w Opolu? Jakie to są najczęściej przypadki? Często te przypadki takie, które trafiają, to dotyczą zachowania personelu, zbyt długiego czasu oczekiwania na świadczenie. No i oczywiście to prawo do informacji, że rodzina domaga się wydania dokumentacji, a okazuje się, że no niestety wychodząc to nawet na wprost oczekiwań, bo zawsze staramy się pomóc rodzinie w tych sytuacji, zawsze bierzemy ten interes rodziny i tego pacjenta pod uwagę, no ale dla nas jest istotny pacjent i często nie możemy takich informacji udzielić. A czy z drugiej strony na przykład lekarze i pielęgniarki skarżą się do pani na pacjentów? Takie sytuacje się zdarzają, natomiast ja jestem rzecznikiem praw pacjenta, ani personelu. Czy uważa pani, że poprawiła się ta jakość w stosunku do pacjenta ze strony i obsługi medycznej i lekarzy, tego jaką mamy świadomość, czego możemy żądać i korzystać jako pacjenci? Tak, zdecydowanie to wszystko jest ulepszone. Zdecydowanie wszystko się to polepsza. No, idzie to w dobrym kierunku, no tak powinno być. Ja przede wszystkim życzyłabym pacjentom i to będę robić, bo ja dzisiaj jak już od 6 lat roznoszę kartki dla każdego pacjenta, składam życzenia z okazji tego Światowego Dnia Chorego w imieniu dyrekcji swoim, także z każdym pacjentem rozmawiam, no, życzę zdrowia. Taki miły prezent dla pacjenta w tej szpitalnej doli? No oczywiście, wie pan co, no każdy taki jakieś obdarowywanie czymkolwiek albo przypomnienie, że jest ktoś inny, kto też myśli, odwiedza, przychodzi, to jest przesympatyczne. Korzysta pani z praw pacjenta? Jest pani świadoma tego, że my mamy jako pacjenci przecież też swoje prawa i w szpitalach, i w przychodni? No wie pan co, na pewno mamy prawa, ale sytuacja życiowa czy obecna, współczesna jest taka, jaka jest. I lepiej nie chorować, lepiej nie cieszyć się tą świadomością, ale jest rzeczywiście bardzo potrzebne, bo to jest przy każdych stresowych sytuacjach bardzo potrzebne. Dostrzegł pan pewne elementy zmian w stosunku do pacjenta? Dzięki postępowi techniki, choćby komputery, nie, umawianie wizyt, no to jest duży plus. Natomiast wie pan, no dalej siedzą ludzie na końcu, nie? I pani pije w tej chwili kawę i proszę nie przeszkadzać. Zdarzają się takie przypadki. Nie? Ale generalnie jest pan zadowolony, czy też nie? Nie narzekam. No w skali tam 1 do 10, tak 7. Z ramienia swojej funkcji życzę tego, żeby pacjenci mieli możliwość korzystania z swoich praw i żeby z tych praw korzystali. Wychodzą w stronę pacjenta, nie ma już takich większych kolejek. Można się szybciej dowiedzieć, co komu dolega i jako pacjent czuję się bardzo zadowolony.